Cześć, tu Ola. Witam Cię dzisiaj na lekcji Vinyasa. Będzie energetycznie. Zaczynamy! Zaczniemy w pozycji dziecka. Prosta, przeżej kolana, przenieś ręce do przodu. Odciągnij barki od uszu. Delikatnie wciągnij dolną część brzucha. Skoncentruj uwagę na oddechu. Przenieś ręce na lewo i prawa ręka idzie z góry. Ściągnij prawe biodro w dół. Wróć do centrum i to samo na drugą stronę. Lewa ręka od góry. Lewe biodro ściągnij w dół. Wróć do centrum, zmniejsz dystans między kolanami, rozgrzej nadgarstki. Duże koła, zataczamy. I teraz szybciej. Połącz ręce, koła, zataczamy barkami. Duże, obszerny ruch. I rozluźnij ręce do przodu. Przez proste plecy przejdź do klęku. Zaokrąglij plecy, zwłaszcza dolną część i usiądź z powrotem. Wdech do przodu i wydech do tyłu. Vinyasa yoga to ruch połączony z oddechem. Tak długo jak trwa wdech, idziemy do przodu, tak długo jak wydech, wracamy. Wdech i wydech i jeszcze wdech i wydech. Ostatni raz. Usiądź wyżej z zatartymi palcami. Daj ramiona do góry, wypchnij dłonie. Otwórz klatkę. I teraz głośno ustami wydech ramiona w dół. I jeszcze wdech przez nos. Ostatni. I zatrzymaj. Wróć rękoma do przodu. Z okrągłymi plecami przechodzimy do klęku. Powoli biodra opadają. Wypchnij mostek do przodu. Barki zataczają koło. Ściągnij je w dół. Otwórz klatkę. Spójrz przed siebie. Nie zadzieraj głowy. I tutaj powoli broda do mostka. Wracamy od góry. Zaokrąglone plecy aż do dołu. Jeszcze dwa razy. Wydech okrągłe. Wdech. Otwórz klatkę, wydech broda do mostka i wdech ostatni. Przejdź do klęku i zmień ustawienie dłoni. Dłonie są skierowane do środka, ale też grzbietem do podłogi. Zatrzymaj chwilę. A teraz spróbuj wziąć w pięść i jeszcze trzymaj. Połóż dłonie, nadgarstki dokładnie pod barkami i zacznij zataczać koła. Ten ruch jest w nadgarstkach. Pełne koło. Do przodu, do boku, do tyłu i drugi bok. Jeszcze dwa razy. W drugą stronę. Zatrzymaj i na opuszki palców. Na początek takie pompowanie. Spróbuj kilkanaście razy powtórzyć pompowanie palcami. Wzmocnij w ten sposób mięśnie palców.
Zatrzymaj, odepchnij podłogę i zacznij zataczać koła, ale jesteś na opuszkach palców. I w drugą stronę. To jeszcze protrakcja i retrakcja łopatek. Dłonie skierowane do przodu. Zapadamy się w barkach. Łopatki zaczynają odstawać. Rozluźnij łokcie. Łokcie są cały czas tak samo ustawione. I stąd wydech. Przyklej łopatki do ściany klatki piersiowej. W szybszym tempie. Wdech na dole. Wydech u góry. Wdech. Wydech. Kiedy robisz wydech, poczuj, że mięśnie brzucha również się angażują. Możesz dać ustami. Wydech w górę. I jeszcze 4, 3, 2, 1. Usiądź i rozluźnij nadgarstki. To teraz wydech tyło, pochylenie miednicy, wdech przodo, wydech. I wdech. Klatka piersiowa się nie porusza. Postaraj się pracować miednicą, dolną częścią pleców. Z wydechem mocno pośladki w dół. Wstajemy do góry i biodra wracają. Wydech. I wdech. Jeszcze dwa razy. Wydech. I wdech. Ostatni wydech. I wdech. Wejdź do klęku wysoko. Połóż sobie ręce z tyłu na części lędźwiowej, krzyżowej. Barki w dół, łokcie blisko siebie. Zacznij wypychać biodra do przodu. Żebra do sufitu i delikatnie głowę odchyl. I wróć, usiądź na pięty, pozycja dziecka. Wracamy do góry, wdech. Otwórz klatkę, wydech. I jeszcze wdech. I wydech. Ostatni raz wdech. I wydech. Wracamy. Pies z głową w dół. Odepchnij się od ziemi. Kolana w górę. W ostatnim momencie wyprostuj kolana tyle, ile możesz. Pomalutku. Wciskaj pięty na zmianę. Wypychaj biodra. Zatrzymaj chwilę, spójrz na nogi, rozluźnij szyję. Głęboki wdech, wydech i małymi krokami idziemy do przodu. Ustaw stopy na szerokość bioder, chwyć za łokcie i jeszcze na chwilę zatrzymaj się tutaj. Pomachaj na boki, rozluźnij się. Luźno ramiona w dół i roluj po jednym kręgu do góry. Zatrzymaj się tutaj. Zaczniemy od powitania słońca. Ramiona do góry, wdech i wydech, skłon. Proste plecy, prawa, lewa do tyłu. Długie grody. Czaturanga może być na kolanach, może być już tradycyjna. Pies z głową w górę i pies z głową w dół. Jeszcze dwa oddechy. Idziemy. Prawa, lewa do przodu. Połącz stopy. Proste plecy. Wydech, skłon. Wstajemy. Wdech. I wydech. I jeszcze raz. Wdech. I wydech. Wdech. Czaturanga. Wybierz swoją wersję. Koncentracja na oddechu, napnij nogi. Jeżeli masz proste kolana, zaangażuj uda. Jeżeli są zgięte, pracuj nad tylną taśmą powięziową. Staraj się ściągać pięty w dół, odpychać rękoma od podłogi. I małymi krokami idziemy bardzo powoli do przodu. Zatrzymaj się tutaj. Ustaw stopy na szerokość bioder. Chwyć za duże paluchy. Spróbuj teraz wydłużyć plecy.
i z wydechem opaść w dół. Możesz zostawić zgięte kolana. Barki odciągnij od uszu, czyli barki i łopatki idą w górę do sufitu. Brzuchem chcesz dotknąć nóg. Tyle, ile potrzebujesz, zegnij kolana. Pamiętaj, że dopiero zaczynamy, ciało jest jeszcze nierozgrzane i spokojnie przygotuj je do praktyki. Połóż sobie ręce z przodu, wyprostuj plecy, lewa ręka na opuszkach, zegnij lewą nogę, prawą wyprostuj i daj prawą rękę do góry, wdech i wydech, zmieniamy stronę, wdech i wydech i powoli roluj w górę. Połącz nogi, ramiona do góry i wydech, proste plecy i tylko prawa noga do tyłu. Zatrzymaj, wydłuż plecy. Połącz nogi z przodu. Proste plecy, wydech i lewa noga do tyłu. Wydłuż plecy. I wracamy. Proste plecy, wydech, skłon, wstajemy, wdech i samastitihi, wydech. I jeszcze raz, ręce do góry i wydech, skłon, proste plecy, prawa noga do tyłu. Zostaw piętę uniesioną, tylną i staraj się teraz unieść ręce i rozciągać matę w dwóch kierunkach, czyli lewa noga ciągnie matę do przodu, a prawa rozciąga matę do tyłu. Poczujesz się wtedy bardziej stabilnie. Daj ramiona do góry i z wydechem zejdź niżej w dół, wdech, wyprostuj. I wydech, i wdech, i jeszcze wydech, i wdech, ostatni wydech, i wdech. Połóż ręce na ziemi i wejdź do bocznej deski. Jeżeli możesz, połącz nogi. Jeżeli nie, to zostaw sobie lewą nogę z przodu. Prawa ręka, nadgarstek jest dokładnie pod barkiem lub bark odrobinę wycofany. Odepchnij się stopami, odepchnij się ręką od ziemi, rośnij do góry. Wróć i chaturanga. Pies z głową w górę, pies z głową w dół. Głęboki wdech, ustami wydech. Głośno literę H. Poczujesz relaks, rozluźnienie mięśni. Wróć do oddechu przez nos i idziemy do przodu. Prawa, lewa w przód, płaskie plecy, wydech, góra, wdech i wydech. Druga strona, ręce do góry i skłon. Proste plecy, lewa noga do tyłu. Zacznij rozciągać matę w dwóch kierunkach, ramiona unieś do góry. Barki w dół, żebra schowane, stabilizacja centrum ciała. I powoli zegnij oba kolana i wyprostuj. Zegnij i wyprostuj. I jeszcze. Ostatni raz. Połóż ręce i skręcamy do bocznej deski, czyli lewa ręka zostaje, prawa idzie do góry. Możesz dać prawą nogę z przodu, możesz też nogi połączyć. Odepchnij się od ziemi, spójrz na dłoń. Chaturanga. Pies z głową w górę. Pies z głową w dół. Głęboki wdech. Wydech. I wracamy. Lewa, prawa do przodu. Proste plecy. Wydech, skłon. Wstajemy, wdech. I wydech. Od początku. Ramiona do góry. Spójrz na dłonie. Delikatne wygięcie. Wydech, skłon. Proste plecy. Prawa noga do tyłu. Rozciągaj matę. Daj ręce do tyłu. Ściągnij barki. Idź do góry.
Z wydechem zejdź w dół, wdech do góry i jeszcze raz zatrzymaj na dole. Otwórz klatkę i wydech, ściągnij barki, pochyl się do nogi. Jeszcze raz. Połóż ręce, wejdź do bocznej deski. Odepchnij się od ziemi, spójrz do góry. Wróć do czaturangi. Pies z głową w górę, barki od uszu. Jeżeli możesz, unieś nogi, unieś biodra. Napnij mocno nogi. Spróbuj odpychać podłogę rękoma. I głowa w dół, i pies z głową w dół. Połącz nogi, prawa noga w górę. Otwórz prawe biodro, wyżej daj niż lewe. Zegnij kolano. Pociągnij stopę jeszcze trochę w lewo i pięta do pośladka, tak żebyś poczuła, że rozciągasz udo z przodu. Barki staraj się utrzymać na tej samej wysokości. Kolano do brzucha. Idziesz do deski, jeszcze długi krok i łączymy nogi. Proste plecy. I wydech, skłon, góra, wdech i wydech, druga strona, wdech i wydech, wdech, lewa noga do tyłu, ramiona ściągnij, idziemy do góry, w dół i w górę, na dole stop, szerzej ręce, spójrz na sufit i wydech, skłon, ściągnij barki i wdech. I wydech. Ostatni raz. Wdech. Wydech. Połóż ręce. Wchodzimy do bocznej deski. Ruch odpychania najważniejszy. Poczuj stabilizację. Wracamy do czaturangi, wychyl się do przodu, łokcie blisko żeber, pies z głową w górę, pies z głową w dół. Rozluźnij się. Połącz nogi, lewa w górę. Otwórz lewe biodro, zegnij kolano, sięgnij stopą w prawo i pięta do pośladka. Lewy bark ściągaj w dół, patrz na prawe udo. Przyciągnij teraz kolano do klatki, blisko. Może uda Ci się dotknąć udem brzuch i postaw stopę między dłonie. Jak się nie uda od razu, pomóż sobie ręką. Płaskie plecy i wydech. Wstajemy, wdech i wydech. To teraz na chwilę zatrzymamy się tutaj. Daj prawą nogę w górę i przyciągnij sobie piętę do pośladka. Zatrzymaj chwilę. Odpoczniemy. Napnij teraz prawy pośladek, tak żebyś poczuła, że zaangażowało się udo, że bardziej się rozciąga. Zmień stronę. Lewa w górę. Biodra do przodu. Napnij lewy pośladek. I rozluźnij się. Wracamy do naszej sekwencji. Od początku prawa noga. Ramiona do góry i wydech. Proste plecy. Prawa noga w tył. Ręce do tyłu. Wstajemy, wdech. I wydech w dół. Wdech do góry. Wydech na dole stop. Trzy razy flow. Wdech otwarcie. Wydech skłon. I wdech. I wydech. Ostatni wdech. I wydech. Teraz połóż ręce. Odepchnij się prawą ręką od ziemi. Utrzymaj lewą nogę w górze, jeżeli możesz. Teraz spróbuj postawić stopę blisko, tak żeby kolana były połączone i zacznij otwierać klatkę.
wysoko, biodra do góry. Wracamy do czaturangi. Pies z głową w górę. Pies z głową w dół. Rozluźnij się na chwilę. Odpocznij. I wracamy. Prawa, lewa do przodu. Proste plecy. I wydech, skłon. Góra, wdech, spójrz na dłoń. I wydech. I jeszcze tylko lewa strona od początku. Wdech. I wydech. Wdech. Lewa noga. Ramiona. I w górę. Nisko. Wracamy do góry. I jeszcze raz nisko. Zatrzymaj. Otwórz klatkę na wdechu. Z wydechem skłon. I jeszcze dwa. Ostatni. Połóż ręce i boczna deska na drugą stronę. Odepchnij się od ziemi. Unieś sobie prawą nogę. I teraz blisko postaw kolana, stopę na ziemi, kolana połączone. Otwórz klatkę. Wracamy. Ostatnia czaturanga. Pies z głową w górę i pies z głową w dół. Rozluźniamy się. Powoli przejdź do siadu. Daj sobie teraz prawą nogę blisko klatki piersiowej zgiętą. Lewa obejmuje. Wydłuż plecy i skręć. Wyrównaj oddech. Wracamy. Zmiana strony. Lewa noga do klatki. Prawa obejmuje. Wydłuż plecy. Z kolejnym wydechem skręt. I wracamy. Teraz Janusz Sirsasana. Prawa noga. Zgięta w kolanie, stopa blisko uda. Pośladki równo się kończą z tyłu. I utrzymując te pośladki równo, daj nogę w tym miejscu, gdzie jesteś w stanie. Może być bliżej biodra, może być bliżej kolana. Sama zdecyduj, gdzie jest ta właściwa dla Ciebie pozycja. Wypchnij biodra do tyłu. Powoli przejdź do przodu. I teraz nasadę palców jeszcze wypchnij do przodu. Poczujesz, że jest głębszy skłon. Staraj się brzuchem zejść jak najniżej. Powolutku w górę. I jeszcze druga strona. Lewa noga zgięta, wyrównaj biodra. Nasada palców, wypychaj biodra, jeszcze pochylaj się, brzuchem ciągnij do uda. Możesz ręce zostawić tutaj, możesz chwycić za stopę, tak jak lubisz. Pomalutku w górę i zejdź do leżenia na wydechu. Przytul kolana do klatki, pobujaj na boki. Daj jeszcze obie nogi do góry, ręce pod głowę. Na koniec zrobimy jeszcze mięśnie brzucha.
Z wydechem prawa noga wolno w dół. Zatrzymaj i teraz daj jeszcze wyżej ręce. Zapadnięty brzuch, trzymaj przez chwilę. 4, 3, 2, 1. Teraz przełóż rękę na lewą stronę i pulsuj. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I na chwilę połóż głowę. I ostatni, w górę. Ręce pod głowę. Lewa noga wolno opada. Jeżeli czujesz dół pleców, możesz ją odłożyć na ziemię. Tuż nad ziemią, zapadnięty brzuch, dolna część pleców teraz przylega. I jeszcze wyżej podnieś się do góry. 4, 3, 2, 1. Przełóż rękę. Puls 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rozluźnij, przytul kolana do klatki i przejdź do relaksu. Zrelaksuj stopy, dłonie, zupełnie rozluźnij brzuch. I weź głęboki wdech. I głośno ustami wydech. Przenieś ręce za głowę. Przeciągnij się. Przytul kolana do klatki. Pobujaj na boki. Chwyć pod kolanem. Pomalutku wstań. I wróć do siadu skrzyżnego. Ostatni głęboki wdech, połącz dłonie i wydech. Bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą wspólną praktykę. Namaste.